4 lata minęło od kiedy mieszkańcy bloku przy ulicy Kiepury 47 zakupili swoje lokale. Także 4 lata minęło od momentu wpłacenia całej i ostatecznej kwoty za nabyty towar. Tak zapisano na dokumencie kupna-sprzedaży wystawionym przez spółdzielnię Związkowiec. Niestety, umowa ta okazała się właściwie nic nieznaczącym kawałkiem papieru, ponieważ jak się kilka dni temu okazało, cena za owe mieszkania jest znacznie wyższa. Myśmy w momencie zawierania umowy w 93 roku zostali przez prezesa poinformowani, że budynek zostanie wybudowany za nasze pieniądze. To znaczy w momencie zawarcia umowy zaczęliśmy wpłacać pieniądze i to były pieniądze wpłacane sukcesywnie w trakcie budowy. I po zakończeniu budowy każdy z nas otrzymał protokół zdawczo-odbiorczy, musieliśmy podpisać, co było zrównoznaczne z rozliczeniem się ze spółdzielnią. Część z nas, nie wszyscy, mają księgi wieczyste. Do otrzymania księgi wieczystej było potrzebne zaświadczenie ze spółdzielni, mówiąc o wartości mieszkania i o tym, że nie zalegamy żadnymi pieniążkami dla spółdzielni. Więc nagle po 4 latach coś, co zostało zbudowane za nasze pieniądze, zakończone podpisaniem umowy i protokołu, dostajemy taki, no nie wiem jak to nazwać, brzydki pasztet. Wszyscy mieszkańcy muszą dopłacić od 4 do 10 tysięcy nowych złotych. Na zapłacenie tej sumy mają 30 dni. Za co? Nie wiedzą. W wezwaniu o dopłacie spółdzielnia poinformowała jedynie, iż w dokonanym rozliczeniu wymagany wkład budowlany jest za niski w stosunku do rzeczywistej ceny lokalu. W wypadku nieuregulowania należności spółdzielnia skieruje sprawę do sądu. Status, który nam się udało zdobyć z 95 roku, w którym punkcie wyraźnie jest napisane, że postanowienie dotyczące zasad wnoszenia i ustalania wkładów budowlanych na mieszkanie własnościowe stosuje się odpowiednio do lokali użytkowych przydzielonych na zasadach spółdzielczego prawa do lokalu, z tym, że członek obowiązany jest przed przydziałem wnieść pełen wkład budowlany przypadający na przydzielony lokal. I jeszcze właśnie o tej dopłacie. W przypadku modernizacji budynku członek spółdzielni obowiązany jest uzupełnić wkład budowlany lub mieszkaniowy o kwotę wynikającą z rozliczenia kosztów poniesionych na modernizację dokonanego według zasad ustalonych przez walne zgromadzenie. Nie było modernizacji budynku. Nie było nic robione. Natomiast uchwała wraz z rozliczeniem, na mocy których podniesiono cenę za mieszkanie, pochodzi z roku 99. Tej sprzed 4 lat nie wzięto w ogóle pod uwagę. To tak jakbym kupił spodnie 2 lata temu i dziś przyszedł do mnie sprzedawca żądając za nie dopłaty, mówią mieszkańcy. Problem polega na tym, że spółdzielnia nie ma środków na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę. Mieszkańcy stawiają sobie tylko jedno pytanie. Nawet jeśli uregulują niedopłatę, co jest mało prawdopodobne, bo nikt w tak krótkim czasie nie znajdzie tak dużej sumy, to czy taka sytuacja nie powtórzy się za kolejne 4 lata? Nie mają żadnej gwarancji, że tak się nie stanie. Do sprawy powrócimy, kiedy do prezes spółdzielni Związkowiec znajdzie dla nas czas. Być może skończą się już wkrótce problemy mieszkańców ulicy Lwóweckiej. Będą mogli oni w końcu swobodnie oddychać świeżym powietrzem. Duńskie Ministerstwo Ochrony Środowiska wystąpiło bowiem z propozycją pomocy finansowej, która umożliwiałaby zakończenie trwającej już od kilku lat modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków. W Danii i powstał taki fundusz kredytowania eksportu. Ten fundusz kredytowania eksportu jest realizowany, czy jego realizacja, konsumpcja tego funduszu przebiega przez współpracę duńskiego Ministerstwa Ochrony Środowiska. I fundusz ten jest skierowany na realizację zadań z dziedziny ochrony środowiska w obszarze Europy Wschodniej. Preferowane są, tak jak powiedziałem, relatywnie duże zadania, są to preferencyjne kredyty. Preferencyjność kredytu polegałaby na tym, że 25% sumy pożyczki może być przyznane w formie dotacji, a więc nie musiałoby być spłacone. Jeleniogórskie władze nie podjęły jeszcze decyzji, czy skorzystają z duńskiej propozycji. Nastąpi to jednak już w najbliższym czasie. Jeżeli pomoc jednak nie zostanie przyjęta, władze miasta, jak zapewniły, będą starały się pozyskać inne fundusze, które umożliwiłyby jak najszybsze zakończenie modernizacji oczyszczalni ścieków. Józef Kozdra, mieszkaniec Jeleniej Góry, jest wielkim miłośnikiem zwierząt. Posiada 2 psy i 1 kota. Jak wiadomo, koty zazwyczaj chodzą własnymi drogami. Taki kot pana Józefa na spacery wychodzi samotnie. Niestety ostatnio przypłaciłby taką wycieczkę życiem. Ktoś wrzucił kota do chemicznej substancji żrącej. Udało mu się dotrzeć do domu, ale był w bardzo ciężkim stanie. Nie dał się dotknąć, bo jego skóra była cała poparzona. Długo nie myśląc, pan Józef złapał za telefon i zadzwonił do weterynarza z prośbą o wizytę domową. Ani jednego nie można było złapać. W ogóle nie było żadnego weterynarza, który by się zaopiekował takim czymś. Dlaczego? Nie wiem, na to wychodzi, że albo
bo nasze urzędy nie dbają o to. Tyle się mówi o ochronie środowiska zwierząt, a na to wychodzi, że w tej sprawie się nic nie robi. Całe zdarzenie miało miejsce podczas minionego weekendu. Pan Józef wykonał około 10 telefonów. Albo nikogo nie było, albo nikt nie chciał przyjechać. Okazuje się bowiem, że weterynarze zazwyczaj nie mają w swoich usługach wizyt domowych. Jeśli jednak dzieje się coś pilnego, weterynarz może, lecz nie musi przyjechać do domu. Zależy to wyłącznie od jego dobrej woli. Tak więc kot pana Józefa do dzisiaj jest w domu w stanie bardzo ciężkim. Nadal nie daje się dotknąć, a więc nie można go zabrać do lekarza. Czy przeżyje? Nie wiadomo. Zależy to tylko od dobrej woli lekarza weterynarii. Mieszkańcy Jeleniej Góry nie tylko cierpią z powodu fatalnych dróg, ale też stanu technicznego budynków. Są stare i zniszczone, przez co ogólny wizerunek miasta nie zawsze cieszy przyjeżdżających tu turystów czy samych jeleniogórzan. Niestety niektóre zabudowania przekraczają dopuszczalne normy, a nawet stwarzają zagrożenie dla mieszkańców. Taka sytuacja jest m.in. na ulicy Grunwaldzkiej, o czym poinformował nas jeden z telewidzów. Budynek rozpada się, a co najgorsze, nie ma osoby, która by zainteresowała się sprawą. Dom jest własnością prywatną. Jego pierwotna właścicielka po śmierci przekazała budynek dwóm córkom, a te następnie swoim synom. Synów jest także dwóch i niestety żaden nie kwapi się do zrobienia porządku. Ani oni, ani żadne ze służb porządkowych. Czy jednak ktokolwiek przewiduje, jak tragiczne mogą być skutki, jeśli dojdzie do całkowitego zawalenia? Oby jednak nie powtórzyła się historia z ulicy Długiej w Jeleniej Górze. A swoją drogą, jeśli Państwo znacie więcej podobnych przypadków zaniedbania, prosimy o telefony. Nie tylko pokażemy, ale też zainterweniujemy w tej sprawie. Już po raz kolejny powracamy do tematu kiepskich dróg w Jeleniej Górze. Otóż postanowiliśmy dzisiaj wybrać się na wycieczkę po mieście, aby sprawdzić obecny stan jeleniogórskich ulic. Tak oto wygląda ulica Cieplicka. A to ulica Wolności. Wita Stwosza, Mickiewicza i znów ulica Cieplicka. Nie dość, że kierowcy zmuszeni są coraz częściej wyczekiwać długie minuty w korkach, jakich coraz więcej w naszym mieście, to jeszcze narażeni są na tego typu nieprzyjemności. A gdyby tak spróbować powoli, ale sukcesywnie zmieniać nawierzchnię całej drogi, jak to miało miejsce na ulicy Wojska Polskiego? No tak, ale wtedy, jak zauważył jeden z telewidzów, prace prowadzono przed wyborami nowych władz Jeleniej Góry. Niestety, kolejne dopiero za 3 lata, a tyle nasze drogi bez generalnych remontów nie wytrzymają. Takich miejsc na prawie każdej z jeleniogórskich ulic jest co najmniej kilka. Służby drogowe, aby zaoszczędzić pieniądze, próbują dziury załatać. Niestety bezskutecznie. Dziury pojawiają się znowu, a drogowcy ponownie je łatają. Jednym słowem, syzyfowa praca. W takim razie, czy nie lepiej zrobić raz, a porządnie, niż powtarzać tę samą czynność po kilka razy, w sumie za większe pieniądze? Z pełnej dziurawych ulic Jeleniej Góry, dla informacji Beata Krusicka. Po tabliczką czekolady sięgają wędrowcy podczas męczących górskich wędrówek i zniechęceni życiem malkontenci, ale także ci, którzy leniwie wylegują się na plaży, chętnie posilają się czekoladowym przysmakiem. Cóż więc takiego kryje w sobie ten smakołyk? Czy tylko zaspokaja zwykłe łakomstwo? Otóż nie. Naukowcy bowiem dowiedli, że czekolada pobudza wydzielanie w organizmie serotoniny, a to właśnie od niej zależy w znacznej mierze nasz nastrój. A więc nic dziwnego, że nawet jej niewielka ilość sprawia, iż czujemy znaczny przypływ energii i mamy lepszy humor. W czekoladzie znajdują się alkaloidy i chociaż są to substancje trujące, to spożywane w niewielkich ilościach mają działanie pobudzające i jednocześnie uspokajają nasz system nerwowy. Postanowiliśmy sprawdzić, czy naukowcy mają rację i zapytaliśmy jeleniogórzan, jaki wpływ mają czekoladowe przysmaki na ich samopoczucie. Jestem bardziej energiczna, bardziej jakąś mam chęć do pracy i lepiej się czuję. No raczej spokojniejszy jestem wtedy, ale wpływa na brzuszek. Bardzo dobrze. Samopoczucie. Poprawia bardzo. Czasami lubię sobie zjeść kawałek czekolady, ale czy poprawia mi samopoczucie zaraz? Trudno mi powiedzieć w tej chwili. Mąż kicha, uczulony jest na czekoladę. Energetycznie nas to trochę wzmacnia. Humor po prostu. Jak stres mam, no to wtedy sięgam. Pomaga? Nie wiem, czy pomaga, ale po prostu no, mam taką świadomość, że musi pomóc.
Tak więc mimo iż słodycze tłuczą, warto w chwilach przygnębienia czy zmęczenia nie opierać się pokusie i śmiało sięgnąć choćby po jedną kosteczkę czekolady.